witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dominik, a to jest pierwszy odcinek z gry FIFA 17. Tak, FIFA 17 jest już przed nami. Dzisiaj sobie zagramy oczywiście Celta Vigo kontra FC Barcelona, mecz, który był 2 tygodnie temu, ale nie mogłem jeszcze FIFA nagrywać, bo miałem lekki problem z tą grą, ale już ten problem rozwiązałem, więc możemy spokojnie sobie tę grę już nagrywać. Więc tak, jeśli chodzi o nasz zespół, to zagramy sobie tak: Neymar, Suarez, Rafinha. Chyba taki atak był 2 tygodnie temu, bo nic z tego nie będzie. Messi zagra dopiero z Deportivo La Coruña w tą sobotę. Chyba na 30 minut wyjdzie. Później na SPO gra Turan, na SPD gra Busquets i na SP gra Iniesta. Lewym obrońcą jest Jordi Alba. W środku gra Matie. Matie chyba grał z Vigo, tak? Nie wiem, nie chcę się tego sprawdzać, ale tak ustawiam. Tu jest Pique, a na prawie jest Roberto. No i na bramce jest oczywiście ten Stegen, który ma nota tylko 80. 80 overall ma tutaj tylko. Dlaczego tak mało? Ławkę mamy. Chyba dobrem. Jako Alcacera wprowadzi mi tylko połowę. I mi się wydaje, że chyba będzie gitarka, nie? Dobra, więc tak. Lecimy z meczem. No i zaczynamy. Gramy na stadion Classico. Nie wiem dlaczego na tym stadionie nie gramy, ale nie gramy na Balaidos, bo Celta Vigo to jest chyba Balaidos, tak? Jesteśmy na 4. miejscu. Na 1. jest Atletico, Real Madrid, Sevilla. No nie jest za ciekawie. Nie jest tak kapitanem oczywiście. Zobaczymy skład Vigo. Możemy zacząć skład Vigo. Nie za bardzo. Neymar, oczywiście. Tutaj to masz na karku. To jest kart? Tak, to jest kart na karku. Dobra, przywitanie oczywiście. Piłkarze i nasi zmotywowani przegrali. Przegrali 4-3. Ale to się nie liczy. Przywitanie. Dobra, lecimy z meczem. No i mamy bramkę. Jak to w ogóle to zostało rozegrane? No kurde. Was. Daniel Was trafia na bramkę. Ale jak? Jak? Ja muszę zdać powtórkę. Was. Aha, ja sobie Rafinią przedłużyłem piłkę. Ja chciałem wybić to w pole, ale Rafinha postanowił przedłużyć to. Oczywiście, Rafinha plus dla siebie. Super. Daniel Rafinha, no uwielbiam się. Nie, Daniel Vaz. Luis Suarez i mamy wyrównanie w tym meczu. Piękne złożenie się. Czekajcie, jak to powiedzieć? To nie była przewrotka, tylko to była tak jakby pół nożyce, nie wiem. Chyba tak to można ująć. Ale piękna bramka. Piękny. Po też dobrym strzale Jordiego Alby. Zobaczmy w powtórce, tej pięknie wypatrzył Turan Albę. A Suarez to po prostu killer pola karnego. Do każdych piłek potrafi się złożyć. Neymar i mamy 2-1. Jak ten mecz się szybko układa? Piękne rozegranie Katalończyków i Neymar podwyższa prowadzenie. Nie, w sumie to nie podwyższa, tylko wyprowadza nasze prowadzenie. Piękne uderzenie przy prawym słupeczku. Jakby to tak wyglądało 2 tygodnie temu, to tak. Mamy rzut wolny. Postaram się go uderzyć. Czy się uda? Zobaczymy. Teraz nie wiem, czy Suarezem, czy Neymarem strzelać. Którym tu uderzyć? Suarez czy Neymar? Słuchajcie, zobaczymy, kto ma lepsze strzały. Suarez czy Neymar? Neymar. Suarez ma lepsze. To by zacelowało. Aj, za lekko. Nie wierzę. Jak oni nie potrafią pokryć, to ja nie wiem, no. Przecież kurna mać, nie chciał mi nawet przychodzić zawodnika, a teraz... Aj, idź pan. No patrzcie na to, no kurna mać. Nie zagraje na bliższy słupek. Ale co robi bramkarz? Naprawdę, ty słaby jesteś też, tak? Jesteś taki chujowy, tak powiem, ten masakra. No
Od razu mamy koniec pierwszej połowy. Jak zwalił to ten Ter Stegen? Ja jebie. Ter Stegen. Patrzmy jeszcze statystyki. Mamy większe posiadanie piłki. Mamy więcej strzałów na bramkę. Mamy strzałów trochę więcej. Trzeba się postarać, żeby połowie oczywiście. Luis Suarez chyba. Luis niewypalalny. Dobra, więc robimy takie zmiany. Alcacer za Suareza i Rakitic za Iniesta, bo Iniesta już też nie ma siły. No, takie zmiany będą. Suarez. Miałeś dwie setki, ani jednej żeś nie trafił. Więc proszę mi wyjść. Proszę mi zejść z oczu. Tak, proszę zejść z oczu. I Rakitic! To jest wejście smoka. Co zrobił? Skup turn. I piznął lewą nogą jak. To jest cały Iwan Rakitic. Jak się cieszą. Nie no, ładnie uderzył. Patrzcie tutaj, skup turn. I pizgnął lewą nogą. Bramkarz bez szans, tylko to utrzymać. Dobra, mamy koniec meczu. Może wyniku nie przewidziałem, bo Barcelona przegrała 4-3, ale przewidziałem liczbę bramek, które Barcelona wpakowała Vigo, czyli 3. A Vigo nie strzeliło niestety dwóch bramek. No ale co, no w FIFA wygrywamy, w rzeczywistości przegrywają. No już niestety, ale ten odcinek jest spóźniony, ale spokojnie, już Deportivo powinien ukazać się oczywiście przed tym, przed meczem. Więc co, jeśli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie dostać łapki w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał oczywiście, wejść na fanpage'a, polubić go. I co, i ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia, na razie i cześć. I pamiętaj, jeśli chcesz na przykład Ultimate'a, Drogę do Sławy, nie wiem, jeśli byś chciał, żebym zaczął nagrać Drogę do Sławy, bo tu sobie gram Drogę do Sławy, już jestem w połowie, widzicie, jestem na wypoczynku w Newcastle, więc co. Napisz w komentarzu, ja się z wami żegnam, do kolejnych odcinków, prawdopodobnie w niedzielę z Deportivo, ale może coś nagram na piątek. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie i cześć, hej!